Lex Uber uchwalone. Ustawodawca zareagował na serię dramatycznych doniesień prasowych dotyczących ataków na pasażerki dokonywanych przez kierowców taksówek na apkę. W tle zwykle było wykorzystanie na tle seksualnym. Sejm przyjął regulacje, których celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z taksówek na aplikację. Firmy zajmujące się pośrednictwem w przejazdach drogowych będą miały obowiązek zweryfikować zakres posiadanych uprawnień przez kierowców zarejestrowanych w aplikacji oraz ich niekaralność. Kara za niedopełnienie tego obowiązku może wynieść nawet 1 000 000 zł. Tutaj chyba za rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, szczególnie pasażerek taksówek na apkę, chyba rządzących pochwalimy. Tak. Tak. Ja myślę, że dzisiaj większość ludzi korzysta z właśnie z tych aplikacji na apkę, a nie ze zwykłych taksówek, na które trzeba czekać długo. Mhm. Nie mamy możliwości podejrzenia na telefonie, za ile ta taksówka przyjedzie. Nie wiemy, jaki to będzie samochód, nie wiemy, kto będzie kierowcą, jak ma na imię przynajmniej, tak? Więc tutaj na pewno jest ta przewaga i dobrze, że te Bolty, Ubery zostały dopuszczone również do tego. Taksówki zostają, te popularne taksi, wypierane w związku z tym. Ale mi się zdarza korzystać z tych taksówek. Jakie są twoje wrażenia? Pozostawienie samochodu na warsztacie, żeby sobie ludzie nie myśleli, że stale impreza. Nie, nie, nie. Pozostawienie samochodu na warsztacie i muszę tutaj jakoś... Tutaj jest codziennie o 8 rano i prowadzi wykłady. Więc... Tak jest, tak jest. Korzystam w tych sytuacjach, tak? Ja jestem z tego generalnie zadowolony, ale co chciałem powiedzieć, że raz jechałem z Polakiem. Raz. Okay. Zdarzał mi się Gruzin, Ukraińcy bardzo często, Turek raz mi się zdarzył, tak? Więc to są narodowości o innym usposobieniu niż my Europejczycy tu w centrum Europy. Zupełnie inaczej do pewnych rzeczy podchodzą i mogą czuć taką trochę bezkarność, bo są w pewnym sensie anonimowi. Dlatego naprawdę solidna powinna być selekcja tych kierowców, łącznie ze sprawdzeniem ich przeszłości w danym kraju, w którym zamieszkiwali. Czym on się tam zajmował, co robił i dopiero wtedy dopuszczenie ich do tego zawodu. Tak naprawdę kobieta samotna wsiadająca w nocy, kiedy jest ciemno, do tego Ubera, ona jest bezbronna. To kierowca trzyma wszystkie linki bezpieczeństwa w ręku. On może zamknąć tą taksówkę, może ją skierować w dowolne miejsce i tak dalej. No i mieliśmy mnóstwo takich przypadków, gdzie te kobiety rzeczywiście były wykorzystywane. To nie powinno mieć miejsca, dlatego pełna pochwała dla tych przepisów. Oczywiście jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie, w związku z tym najwyższa możliwa transparentność, weryfikacja osób, które przewożą naszych współobywateli, współobywatelki, nasze rodziny, przyjaciół, znajomych, jest po prostu niezbędna.